Słuchacie Śniadanie po Polsku. Ewa, przedstaw się tu do mikrofonu. Tak? Ewa, studiujesz? Studiowałam etnologię, a teraz edukację kulturalną. Jak się odnajdujesz w tym zespole? Odnajduję się, tak. Zespół nie jest liczny, także łatwo, trudno się zgubić. Tak, tak. A jak ci się podoba repertuar, który wykonujecie? Repertuar podoba mi się bardzo, ponieważ utożsamiam się z nim poniekąd. 15 lat jestem związana z zespołami regionalnymi, pieśni i tańca, także nie jest mi obce i cieszy mnie to, także pomagam jak mogę. A wam jak się podoba repertuar? A mnie się na przykład bardzo podoba. Jaki jest wasz ulubiony utwór? Oj, dużo tego jest. Bardzo trudno jest wybrać chyba z całej tej palety utworów, które gramy, czy próbujemy grać. Tak jak wspomniałam, no są to utwory znane w większości. Tutaj stykają się dwa regiony, czyli ten Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, które są studentom doskonale znane, ale oni myślę, że jednak sięgają trochę dalej, bo uwielbiają wszelakie tematy związane z Bałkanami chociażby, tak? Czy w ogóle z Karpatami. Dlatego, że te rytmika, melodyka różni się od tego, co charakteryzuje polski folklor muzyczny. I myślę, że ta inność jest na pewno dla nich no, fascynująca. I oni sięgają rzeczywiście po taką muzykę bałkańską, romską. To jest to, co ich fascynuje i to, co grają tak jakby w czasie prywatnym, tak? Więc też niektóre elementy próbują tutaj przenosić i myślę, że w przyszłości będziemy również się zajmować takimi tematami spoza tutaj Polski. A pani również bardzo interesuje się folklorem, niekoniecznie polskim, prawda? To znaczy, no ja tutaj akurat raczej jestem teoretykiem, jestem etnomuzykologiem i to, że gram w zespole, no to wynika z tego, że no, kiedyś grałam na skrzypcach klasyczny repertuar, a od kiedy zaczęłam się interesować folklorem muzycznym właśnie tutaj Śląska Cieszyńskiego, szczególnie Beskidu Śląskiego, to również zaczęłam się interesować wykonawstwem takiej muzyki. No i tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo wiele się mogę nauczyć od moich studentów, bo to oni są właśnie autochtonami, tymi prawdziwymi góralami, którzy znają ten repertuar, sposób wykonania, maniery wykonawcze i są na pewno bardzo inspirujący. Dla mnie. Czy mogę zapytać, skąd pani pochodzi? Ja nie pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego, nie pochodzę z Cieszyna, chociaż w Cieszynie mieszkam od 20 lat. Pochodzę z Górnego Śląska, czyli regionu sąsiedniego, z Gliwic. No tam niedaleko. Jest... No niedaleko, tak. Ale już mogę powiedzieć, że niejako utożsamiam się ze Śląskiem Cieszyńskim. Chociaż dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego nigdy nie będę Stella. To się mówi Stella, to znaczy stąd. Tutaj mieszkańcy właśnie Śląska Cieszyńskiego mówią o sobie, że są Stella. A ja no nie jestem niestety Stella. Jestem spoza Stella. Stantella, tak? Jak się mówi? No nie. Dobrze, może trochę więcej pani o sobie powie. Co jeszcze? No od 15 lat, ponad 15 lat badam właśnie Śląsk Cieszyński. Najpierw to było Zaolzie, czyli te tereny, które po roku 1920 zostały po stronie czeskiej, czyli dzisiaj jest to Republika Czeska. Czyli Śląsk Cieszyński generalnie został podzielony. Tutaj granicę stanowiła rzeka Olza. I ja na początku badałam właśnie mniejszość polską, folklor muzyczny właśnie mniejszości polskiej, która pozostała w granicach czeskich. Głównie to były pieśni ludowe, ich różne warianty. I tak mój doktorat no, związany był właśnie z Zaolziem i z takim, była to praca interdyscyplinarna, czyli właśnie tutaj wykorzystująca zarówno teorię muzyki, jak i właśnie elementy antropologiczne, etnologiczne, cały kontekst kulturowy, historyczny. To jak gdyby składa się na moją pracę. Ja nie tylko analizuję pieśni ludowe, ale też to, w jaki sposób były wykonywane, dlaczego, jaką pełniły funkcję, w jakich celach były właśnie wykonywane. Czyli cały ten kontekst kulturowy i historyczny mnie interesuje. No i ostatnio po prostu tutaj skupiłam się na Śląsku Cieszyńskim, ale na tej części polskiej, na Beskidzie Śląskim. Zadam podobne pytanie jak panu doktorowi. Jak to się stało, że została pani muzykiem? No, trudno mi powiedzieć o sobie jako o muzyku. No, muzykiem to może nie jestem. Muzykiem w tym sensie, że coś
próbuję grać. Osobą muzykującą? O, może tak. O, to jest chyba lepsze określenie. Tutaj próbuję coś grać i uczyć się grać w sposób ludowy. Chociaż powiem szczerze, że wykształcenie właśnie średnie muzyczne, takie klasyczne, bardzo mi w tym przeszkadza i przeszkadzało. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że człowiek wtedy za bardzo się zaczyna zastanawiać nad teorią, zamiast czasami niektóre elementy podejmować w graniu intuicyjnie. Intuicyjnie, tak jak niektórzy członkowie zespołu to robią. I bardzo żałuję, że nie mam takich korzeni właśnie góralskich, które zapewne dawałyby mi zaplecze co do repertuaru i w ogóle tej takiej świadomości, która dla nich jest naturalna. Tego im naprawdę zazdroszczę, szczerze zazdroszczę. A tak jak wspomniałam, jestem raczej teoretykiem, który analizuje pewne sprawy i pewne wydarzenia kulturalne, które dzieją się we współczesności, których nie sposób uniknąć. Wielu folklorystów, takich tradycyjnych, ortodoksyjnych, uważa, że folklor należy zakonserwować, tak byśmy powiedzieli. A z kolei antropolodzy twierdzą, że folklor dzisiaj to nie jest nic innego jak nieboszczyk podłączony do respiratora. Czyli coś, co takie zjawisko, które na siłę się podtrzymuje przy życiu. Więc tutaj rzeczywiście są bardzo skrajne postawy. I myślę, że każdy, kto interesuje się folklorem, może sobie własną opinię na ten temat stworzyć. Ale myślę, że badacze, obserwatorzy kultury muszą te zjawiska, jedynie mogą je obserwować, w jakiś sposób komentować, ale kultura zmienia się, ulega zmianie i tego nie powstrzymamy. Więc dzisiaj dlatego możemy obserwować takie zjawiska jak przetwarzanie, przekształcanie, różnego rodzaju fuzje. Tutaj myślę, że panowie Marcin Czupański i Wojciech Golec będą mogli coś więcej o tym powiedzieć. Czyli to jest jak gdyby od źródła do czegoś nowego, czyli od folkloru do folku. Czyli na bazie źródeł tworzymy coś nowego i ten element folkowy, w ogóle teoria związana z folkiem jest bardzo mocno rozbudowana, ma wiele jakby elementów, podpłaszczyzn i ciężko jest o tym powiedzieć właściwie w jednym zdaniu, ale rzeczywiście inspiracje mogą być różne, iść w różnych kierunkach i mogą mieć różne jakby podłoże. I tutaj panowie też są tego zapewne przykładem. Ja chciałam zapytać jeszcze was, drodzy studenci, co wy myślicie na temat folkloru? Czy to jest ten nieboszczyk, którego się gdzieś tam ożywia, czy to jest wciąż żywe? Uważam i sami jesteśmy dobrym przykładem na to, jak tutaj wszyscy siedzimy, każdy jest związany jakoś z folklorem ciągle żywym. Również uczyłam się o tym na zajęciach na etnologii, antropologii kulturowej, tak jak pani doktor powiedziała, że folklor już nie jest żywy i to właśnie taki nieboszczyk podtrzymywany przez aparaturę. Wydaje mi się, że folklor nadal żyje i jesteśmy na to dobrym przykładem, tak jak już na samym początku powiedziałam. Każdy z nas tańczy, śpiewa, gra. Jesteśmy autochtonami, mamy korzenie góralskie, wołoskie. U nas w domu się śpiewało, dziadkowie śpiewali, rodzice śpiewają, my śpiewamy. Także jednak coś w tym jest i ten folklor, tradycja, jakieś zachowania, wzorce kultury, także to jest przekazywane i nie można powiedzieć, że ten folklor zanika. Jakie jest twoje zdanie? Takie samo. Szczerze mówiąc, to nie mam co dodać, bo się zgadzam 100% z Ewą. Oni wolą śpiewać i grać, tak, i gadać, niż o tym mówić, a sami są doskonałym przykładem tego, że... To znaczy, tak jak mówię, bardzo trudno jest to powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie w jednym zdaniu czy w dwóch zdaniach, dlatego że to mogłaby być dyskusja wielogodzinna, bo byłyby różne argumenty, bo tutaj rzeczywiście większość, właściwie wszyscy członkowie zespołu właśnie znają doskonale korzenie, znają repertuar, więc chodziło mi o to, że jakby rzeczywiście można powiedzieć o tym, że w jakiś sposób przyznać rację, że ten folklor inaczej, że ten folklor nie jest tym nieboszczykiem, ale też nie jest w takiej formie, w jakiej był dawniej, tak? Bo już nie sposób odtworzyć tego folkloru, nie sposób odtworzyć kontekstu, prawda? Już nie są to ci sami ludzie, nie sposób stworzyć tej sytuacji. Folklor czy muzyka związana z folklorem
ona czemuś służyła kiedyś, tak? Ona była do czegoś. I tych sytuacji już po prostu nie ma. To wszystko jakby ewoluowało. To się zmieniło. I jest przystosowanie do dzisiejszych warunków. Mhm. I tak ludzie sobie z tym jakoś radzą, że nie śpiewa się w polu, tak jak kiedyś się śpiewało. Bo po prostu się na przykład już nie chodzi do pola. Tak? Ale nadal młodzi, którzy mają styczność z tą muzyką, słuchają jej podczas jazdy samochodem. Nie chodzi się na potańcówki gdzieś do karczmy, które były regularnie organizowane. Albo do stodoły, tylko samemu organizuje się jakieś potańcówki, no niby sztucznie się to tworzy, ale jakby wychodzi to naturalnie, to jest taka inicjatywa. Mhm. Można by długo na ten temat rozmawiać. No bo właśnie można by długo na ten temat rozmawiać i myślę, że panowie są też dobrym przykładem tego, że ta inspiracja, właśnie ten folk, on bardzo często to zjawisko powoduje, że młodzi ludzie interesują się źródłami. Mhm. Czyli słuchając przetworzeń, sięgają do źródeł. Czyli jakby następuje tak zwany drugi byt folkloru, tak? Czyli mamy jakby tą sytuację odwrotną. Mhm. Nie dążymy od folkloru do folku, tylko właśnie powrót do korzeni, tak zwany drugi byt folkloru. Ale wiele z tych pieśni chyba znacie z domu, prawda? Czy nie? O, właśnie, kto z was śpiewał w domu takie pieśni? Wydaje mi się, że wszyscy. Ja na przykład nie. U mnie w domu gwara funkcjonuje na co dzień i też się u nas śpiewa, także no większość nas to wyniosła po prostu z domu. Mhm. Od babci, od dziadków. Pięknie. A pan też śpiewał? No ja nie śpiewałem. Po góralsku nie, ale z miłą chęcią wsłuchiwałem się tutaj występy podczas pobytu. I takie wnioski są jednoznaczne, że jeśli coś jest rdzenne i prawdziwe, to jest przekonujące. Wydaje mi się, że siła tej muzyki tkwi w jej oryginalności i będzie inspiracją właśnie dla tego typu zjawisk, które pod warunkiem, że rzeczywiście są na wysokim poziomie wykonawczym. A tu moi koledzy prezentują pewne spojrzenie na i wykorzystują muzykę rdzenną do opracowań i do realizacji takich wizji improwizatorskich właśnie z zachowaniem wysokiego poziomu wykonawczego, gdzie ta wartość muzyczna jest wysoka. A podstawa i ten fundament, żeby ta muzyka w ogóle mogła powstać, tkwi właśnie w tej rdzennej muzyce, którą prezentuje Folkuś. Także to jest ważne. Dobrze, bardzo panu dziękuję. I tu jeszcze dwóch panów, proszę. Ładny zrobiłem wstęp dla was, prawda? Na początek może proszę się przedstawić. Wojciech Golec, dzień dobry. Marcin Żupański, dobry wieczór. Mówiliśmy o folklorze. Jesteście rdzennymi mieszkańcami okolic Żywca. To jest dosyć skomplikowana sprawa, a wydaje się bardzo proste pytanie. Ja jestem dolaninem, on jest bardziej góralem niż... Ja mieszkam w Bielsku od lat 12, ale pochodzę z miejscowości Ślemień, to jest na Żywiecczyźnie. Wschodnia część Beskidu Żywieckiego, tak zwany Beskid Mały. Tam się wychowałem i wyrosłem, po czym miasta mnie wciągnęły, no i już tak zostało. To ja bielsko-biała, także nie opodem Żywca. Jak to jest z tym folklorem u was? Czy śpiewałaś u was w domach? Tak. U mnie w domu ta żywa tradycja jest po dziś dzień. W zeszłym tygodniu dzwonił do mnie ojciec, że odwiedzili go. Jego koledzy mają taką tradycję, że w męskim gronie spotykają się w okresie świąt Bożego Narodzenia, żeby porozmawiać, ale w trakcie tych rozmów również śpiewać. I zadzwonił do mnie, ma lat 64 i mówi mi: byłbyś ze mnie dumny, tak, żeśmy tu wczoraj śpiewali. I rzeczywiście siedzieli cały wieczór i 9 facetów potrafi siedzieć cały wieczór i bez instrumentów a cappella śpiewać kolędy, które mają po 19 zwrotek, bo śpiewają te swoje tam lokalne jakieś rzeczy, które w czasach młodości, w trakcie nocnych odwiedzin u dziewczyn w okresie Bożego Narodzenia śpiewali, więc jak to mówią, młodość żyje marzeniami, starość wspomnieniami. Więc panowie jakby wspominali. I to wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego. Jeżeli faceci potrafią przyjść, wyjść o własnych siłach z tego lokalu, w którym te kolędy wykonywali i cieszyć się tym, że śpiewali i że się spotkali i rozmawiali ze sobą. Co pan ma na myśli z tymi własnymi siłami? Czy chodzi o wiek, czy coś innego? No główną rzeczą jest wiek, prawda? Artretyzm, różnego rodzaju schorzenia, ale można też zbyt dużo zjeść danego wieczora i człowiek źle się poczuje. Czy jakieś inne takie sytuacje, które nadciśnienie tętnicze potęgują? No nie każdy wytrzymuje tą emocję.
Rozumiem. Wiadomo, o co chodzi, ale że sama radość muzykowania, prawda, wzięła górę, nie? Tak, tak. No bo różnie bywa. Oczywiście też warunki zdrowotne i tak dalej może nie pozwalają do takiego hasania, jakby się chciało, więc sam śpiew rekompensuje inne uciechy. Pięknie. Jak u pana z tym kultywowaniem folkloru? Czy to było obecne w domu? W domu nie, bo ja, moi rodzice są tam z centralnej Polski, także ja jestem w ogóle niezwiązany od dzieciństwa z tym regionem, ale dzięki Wojtkowi, gdzieś około 12-10 lat gramy już ze sobą, jakby zaprosił mnie do różnych projektów i zaraziłem się trochę. Poszukującym jestem muzykiem, improwizującym, więc to jest po prostu dla mnie jakby baza do tworzenia czegoś zupełnie nowego. Wyjdźmy z folkloru. Jest bardzo piękny temat, mi też się bardzo podoba, ale nie zamykajmy się tylko na folklorze. Wykonywaliście tutaj w Aberdeen muzykę klezmerską. Czy to był nowy projekt dla was, czy macie już z tym doświadczenie? Pyta pani o to spotkanie dzisiaj w Belmont Cinema. Tak. W sumie to ja nie do końca wiem, co myśmy tam grali. Szliśmy wątkiem tematycznym. Jak to Holocaust było? Day. Holocaust Day, czy coś takiego. A że troszeczkę tą muzykę badaliśmy, bo razem występujemy w zespole Anashim, który zajmuje się wykonawstwem muzyki żydowskiej, nie klezmerskiej, tak, tylko okay. bardziej tej poetyckiej właśnie. Żydowskiej, czy muzyki sefardyjskiej. Improwizowaliśmy po prostu na tematy. Improwizowaliśmy na pewne tematy, które znamy, ale nie są to tematy klezmerskie, są to raczej utwory właśnie z tego nurtu poetyckiego, o poezji żydowskiej, do którego wielcy twórcy związani z kulturą żydowską tworzyli, czy muzykę, czy na odwrót, czy teksty do muzyki. Także to było stąd. Głównie w takich wykonaniach opieramy się na muzyce improwizowanej, bo to jest najciekawsze chyba w życiu, że nie wiadomo, co tam się wydarzy. Oczywiście należy przygotować jakiś szkic. Wiemy, jaki jest temat imprezy i to już jest fantastycznie, wystarczy, prawda? Wiemy, gdzie gramy i jaki dla jest kogo temat. Gramy. Rozumiem, że często razem gracie. Bywa tak, że zdarza często. Tak, tak. I zawsze się dogadujecie dobrze? Coraz lepiej. Ale gramy z różnymi ludźmi też. I w różnych projektach. Muzyka jest chyba na tyle uniwersalnym językiem, że przy odrobinie dobrej woli po stronie grających można wiele ciekawych rzeczy wytworzyć. Pan ma takie bardzo słynne nazwisko, więc muszę ją zapytać. Wiem, że odpowiedź może być różna. Ma pan coś wspólnego z Golcami? Pożyczyłem kiedyś od nich kasę. Pan kiedyś grał, prawda? Z Golcami. Nie, żartuję. Tak, tak, grałem, występowałem w tym zespole wiele lat, może tak. Tak, znamy się, kumplujemy, no i tyle. Naprawdę to są nasi serdeczni kumple, zarówno Marcina, jak i moi. Tak, ja miałem taki epizod paroletni, prawie 5 lat to trwało. Jeździliśmy cały świat, zagraliśmy mnóstwo koncertów na kilku kontynentach, mogę powiedzieć. No i tyle, nagrałem z nimi kilka płyt, 4 czy 5, nie pamiętam nawet, ale sporo tego było. Fajne czasy, fajni ludzie, fantastyczni, fajna ekipa. Jak to, tutaj te trudne słowo, które studenci używają, autoktoni tam występowali sami i to była nieprawdopodobna energia, nieprawdopodobna siła i taka bliskość międzyludzka, ta bliskość dusz, to było coś fantastycznego, że spotykasz się z kimś, kogo nie znasz i nagle za 3 dni czujesz się w jego towarzystwie, jakbyście się znali 37 lat. To było super. A teraz już jesteśmy gdzie indziej. Jesteśmy w Aberdeen. W Aberdeen. No i z kolegą w przemiłym towarzystwie zarówno tutaj naszych serdecznych przyjaciół w osobach pani dr Schindler czy pana profesora Orlowa, fantastycznego muzyka i wspaniałych studentów. Miło spędzamy czas, miło nas tu przyjmujecie. Staramy się pokazać to, co robimy, jakąś tam naszą nutę, czasem rzewną, czasem wariacką, jakąś szaloną. Zresztą właśnie wracamy z występu, o którym opowie Marcin. Właśnie. Właśnie jak było na tym występie? Sympatycznie. Zagraliśmy sobie 2 piosenki. Ona więcej nam nie pozwoli. Bo po 25 minutach powiedzieli, że już nie. Nie, nie, żartujemy. Chcieli, że tylko było bardzo dużo wykonawców. Tak, tak. Już takie było ciśnienie czasowe, że mieliśmy kończyć, ale przyjemnie. Poimprowizowaliśmy sobie. Czyli tylko 2 utwory. Ale długie. Długie. Tak, bo to długo trwało. Przekroczyliśmy czas występu. A jak was przyjęła publiczność? Dzisiaj? W ogóle. Świetnie. Tak, było tam towarzystwo... Międzykontynentalne, tak. Od Bangladeszu, myślę, przez Pakistan, po Chin, jakieś tam, Azja w każdym razie, Azji. Tak, tak. I kontakt wzrokowy i drobne wymiany ustne sygnalizowały, że chyba są na tak. Że chyba tak. I organizator, i wszyscy przychodzili i mówili, że bardzo myślę, że byliśmy tam dość zaskakującym elementem.
na tle reszty wykonawców. Mhm. Ja, bo tam po prostu były też nurty amatorskie, które bardzo pięknie się prezentowały, gdzie dziecko na harfie, coś tam. No. My jesteśmy starsi po prostu, więc inaczej gramy. Dźwięki, no bo dźwięki związane są z emocjami, prawda, z tym, co przeżyłeś w życiu. Ostatnio był program o świętej pamięci Tomaszu Szukalskim i wypowiadał się nasz znajomy kolega, z którym niedawno występowaliśmy razem, Krzysiu Dziedzic, i mówił, że w muzyce jest najważniejsze to, co przeżyłeś, i on gra tylko wtedy, jak czuje, że ma jakąś emocję, o której chce opowiedzieć, bo jak jej nie ma, to po prostu nie gra. I ja, słuchając tego wywiadu, pomyślałem, no coś w tym jest. Słuchacie Śniadanie po polsku.